Skłusza Redeko. www.redeko.pl. Tokarz był świetnie zapowiadającym się judoką, mistrzem Polski juniorów w 2004 roku w bójce przed nocnym klubem, gdy stanął w obronie przyjaciela, został pchnięty nożem i w efekcie sparaliżowany od pasa w dół. Kajakarstwo zaczął trenować dopiero 5 lat temu, gdy jeszcze nie było dyscypliną paraolimpijską. Miał na koncie medale Mistrzostw Świata i Europy. W debiucie na igrzyskach własnym i kajaków wywalczył dla Polski złoto, wyprzedzając Węgra Roberta Subę i Brytyjczyka Jana Martsena. W tej samej konkurencji wśród kobiet brązowy medal wywalczyła Kamila Kubas. Wczoraj znów mieliśmy bardzo udany dzień dla polskiego sportu paraolimpijskiego. Karolina Kucharczyk zdobyła srebrny medal w skoku. Polka, która broniła złota wywalczonego 4 lata temu w Londynie w najlepszej próbie, uzyskała wynik 5,55. Klasę pokazał też Rafał Wilk, który został wicemistrzem paraolimpijskim w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego. To jego drugi medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Brazylii. Wcześniej Polak zdobył złoty medal w jeździe indywidualnej na czas. Czwartek zakończyliśmy brązem szpadzistów Dariusz Pender, Michał Nalewajek i Kamil Rząsa. W pojedynku o trzecie miejsce turnieju drużynowego pokonali Greków. Dziś zostajemy na planszach szermierczych, bo do gry wchodzi Jacek Gaworski i jego drużyna. Wrocławianin był piąty w turnieju indywidualnym. Chce teraz wraz z kolegami wdrapać się na podium. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl